Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Mariusz Olkiewicz, Indekage.pl. Jesteśmy po ważeniu XTB KSW 90, a ze mną Damian Piłowarczyk, uczestnik turnieju na KSW Epic. Witam serdecznie. Witam, cześć wszystkich. Słuchaj, no to trzeba trochę porozmawiać, bo to jest gruby temat. Ja ci w ogóle o KSW XTB 90 nie będę męczył, bo to w ogóle nie ma twojej kategorii nawet. No tak. Więc nie ma o czym rozmawiać, bo w twojej kategorii dzieje się dużo więcej. I ja generalnie w tym zaczynają już wszyscy żyć w kibice. Dzisiaj dowiedziałem się w ogóle, że tylko ten finał tego turnieju na tej gali będzie jedyną walką w formule MMA bez żadnych modyfikacji, bo nawet półfinały wiemy, że są lekko zmodyfikowane. To zacznijmy od samego początku. Najpierw padła grafika z sześcioma waszymi zdjęciami. Czy wtedy już coś było wiadomo, czy to jest całkiem świeża sprawa, ten turniej? Nie, wiesz co, ja już od dłuższego czasu wiedziałem o turnieju, ale wiadomo, nie można było się wychylać. Dostałem propozycję, w zasadzie no to wiadomo, od razu się zgodziłem, mimo że przeciwnicy naprawdę mocni. Początkowo miało to wyglądać troszeczkę inaczej, bo początkowo miało być, że walka, potem gdzieś tam 3-4 miesiące. Aha, okej. Walka 3-4 miesiące i załóżmy finał tam na następnej gali, ale potem wyszły te reguły, że ma być wszystko rozegrane jednego dnia. No bardzo hardkorowe jakby podejście, bo na pewno dwa razy więcej zdrowia to zużyje, ale no jakby po to trenowałem, po to się biłem, żeby gdzieś dostać tą wspaniałą okazję, żeby zdobyć pas. Właśnie tak się zastanawiam nad tymi regułami, bo dzisiaj Wojek mnie trochę wytłumaczył i nie wiem, czy ty, no, pewnie powinieneś wszystko wiedzieć, ale jest jedna drobna zmiana, ale na pewno jest jedna rzecz, którą zrozumiałem, dlaczego jest to dwie rundy, bo o tym chciałbym porozmawiać. Dwie rundy w połączeniu z finałem daje 5, czyli dystans mistrzowski. Klei się. Tak, tak. Ale jakbyś ty miał wybrać półfinał i reguły czasowe półfinału, bo mamy dwie rundy i okazuje się, że jeżeli w rundzie będzie remis, to pierwsza runda się liczy bardziej i ten, który wygrał pierwszą, idzie dalej, ale na Tapology macie remis wpisany. Tak jest, aż to nie wiedziałem, powiem ci szczerze. Remis jest remis. Remis idzie tak jak w świat, tak jak jest w walce. Ale finalistą zostaje ten, który wygra pierwszą rundę. Okej, to powiem ci szczerze, że nawet nie wiedziałem. Wiedziałem, że kto wygra pierwszą rundę, to przechodzi do finału. Z tym Tapology to nie wiedziałem. No a nie wiem, jakimś takim chyba najlepszym rozwiązaniem zdaje mi się, żeby były po prostu nieparzyste rundy, tak? Nie wiem, na przykład 3x3, tylko no teraz to są takie wtedy zasady jakby semi-pro czasowe. O to też podobno chodziło, żeby no 2x5 to jeszcze się dzieje gdzieś tam, w KSW się działo. Pewnie też dlatego. 1x10 to taki trochę niby pride, ale nie wiadomo, jakby wam to trzeba było wpisać. A no, rekord zawodowy, no wy byście sobie chcieli liczyć do zwycięstwa. No ale to takie nie wiadomo, czy tak jak Stafa, czy jak tylko jeden, to takie wszystko byłoby tak, nie do końca tak. Wiadomo. No niby wiadomo, że prowadzi wszystko do pasa. Wiesz co, no to rozwiązanie, że jedna runda na przykład 10-minutowa, szczerze też by mi się podobała, no ale KSW ustaliło, że dwie rundy, po prostu trzeba się zaadaptować, wymyślić jakąś dobrą strategię, tak żeby się prześlizgnąć w miarę bez obrażeń do tego finału. No tak się zastanawiam nad tym, bo oczywiście wiadomo, o co chodzi, żeby zmusić was do tego, abyście od pierwszej rundy poszli piecem. Tak jest. No tylko teraz tak, bo fani troszkę niezadowoleni i ja bym w 6-6, w 7-0, jeszcze w 7-7 może nawet to zrozumiał, ale teraz tak. Ty nokaut ostatnie dwie walki, Klebert nokaut ostatnie dwie walki, Wójcik 3 nokauty ostatnie 3 walki, Haratek ostatnia walka nokaut, no dopiero ten Abduragimow to była decyzja, ale tak naprawdę wy kończycie walki do drugich rund, więc to teoretycznie nie ma i tak prawa potrwać, dojść do tego remisu czy do decyzji. Tak, no domyślam się, że reguły są właśnie specjalnie ustalone, żeby ruszyć od pierwszej minuty na siebie. Ten finał jest 3-rundowy, także już bardziej można gdzieś tam strategicznie podejść. Wiesz, ja też jestem takim zawodnikiem, że staram się korzystać ze swoich warunków fizycznych, więc wolałbym sobie najpierw popunktować, przebadać przeciwnika, a to dopiero gdzieś tam ruszyć na niego, jak będzie wymęczony. No ale skoro są takie reguły, to na pewno trzeba będzie gdzieś tam uważać, żeby nie zostać znokautowanym i najlepiej samemu znokautować jak najszybciej. No bo pierwszy dzień tak wchodzi, to tak naprawdę wychodzisz bez oszczerbku na zdrowiu i możesz walczyć dalej. A jak myślisz trochę o tej pierwszej walce, no to, no bo tak, no dusza wojownika, wiadomo co podpowiada, wjeżdżamy, ale jakby wiesz, no to są ważne rzeczy, no ten pas jednak jest istotny, to też wszystko dzieje się na jednej gali, to są też duże emocje. Myślałeś o tym, żeby kalkulować, żeby...
przytrzymać pierwszą rundę, a drugą pouciekać i się już i nawet ją przegrać, ale wiedząc, że pierwsza wygrana idzie dalej? Czy kalkulacja na tym etapie nie wchodzi w rachubę, jak do tego podchodzisz? Tak, rozważam jakby różne scenariusze. Nie wiem, takim najbezpieczniejszym to zdaje mi się, że właśnie pójść w jakiś klincz, obalenie, udusić przeciwnika i super, bez obrażeń, tylko że to są bardzo wymagający przeciwnicy. Wątpię, że to tak wszystko pójdzie jak po maśle. No i rozważam różne techniki, przepraszam, różne strategie. Uważam, że też trochę fart, szczęście po prostu będzie odgrywało tutaj dużą rolę, bo nie wiem, może być tak, że na przykład wygram półfinał, ale nie wiem, pęknie mi na przykład ręka znowu, tak jak było w przypadku z Bartkiem Gładkowiczem i już nie wyjdę do walki, mimo że będę wygrany, no to i tak o pas sobie nie zawalczę. No i uważam, że właśnie tutaj bardzo dużą rolę będzie odgrywała ta strategia, jak się do tego wszystkiego podejdzie. No i też losowanie, które się właśnie dzisiaj rozpoczęło. No to w takim razie, czy ty chcesz zaprosić fanów i... Nie ma problemu, rozmawiam. Przepraszam bardzo, że nie ma problemu. Przykładam, jeżeli macie ochotę, ale to już po tym wywiadzie, rozumiem, na scenę zapraszamy. Dobrze, na scenę. Bo tam jest pozycja media. A, okej, okay, dobra, dobra. Na scenę myślałem, że będę miał śpiewać czy coś. Wracając do tematu, no nie wybił Jędrzej, głosowanie. Czy ty chcesz poprosić kibiców o głosy na jakąś opcję, czy tobie jest wszystko jedno? Czy nie, no nie jest wszystko jedno, bo to też myślę, że to jest kwestia strategii, tak? Jakiegoś dobrego rozlosowania. Widzę, że kibice z Brazylii, tam za granicy też tam typują na opcję C. Ja też bym był skłonny powalczyć z Kleberem, także jak możecie, to zagłosujcie. No ale oczywiście nastawiam się na każdego, gdzieś tam oglądam każdego walki. Nie chcę tam mówić, że tego się boję bardziej, tego mniej, chociaż wiadomo, że no logicznie też podejść do tego, to wiadomo, że jeden ma styl taki typowo, powiedzmy, ognisty, że wychodzi w pierwszej rundzie od razu nokautuje, innych można bardziej przeczekać. No, także od losowania dużo zależy, także jak możecie, to typ C. No, typ C, no fani wiadomo, fani chcą mieć main event Haratyk Wójcik, no bo to dwóch najmocniejszych gości. Natomiast z drugiej strony, jak oni się spotkają w półfinale, to mamy gwarancję, że się spotkają. No bo ty z Kleberem w innym wypadku będziecie robić wszystko, żeby się nie spotkali. I taka walka może nam uciec. Natomiast także są smaczki. Ty głosujesz na opcję C. Głosowanie potrwa tydzień, to żeby się od razu wiedzieli, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Natomiast tak jak przeglądasz, patrzysz po Instagramie, po Facebooku, po tym wszystkich, to co do ciebie, która opcja do ciebie najczęściej dociera? Jak myślisz, jak to się może rozwiązać faktycznie? Wiesz co, głównie patrzyłem tam na Instagrama i jak był pierwszy dzień, jak ogłosili turniej, no to widziałem, że tam głównie ludzie głosowali A, B, więc nastawiałem się nawet troszeczkę na Haratyka. Też widziałem, że tam dużo wójcikowych głosów poleciało, ale potem nagle patrzę, cały czas przychodzą komentarze C, właśnie patrzę, a tu z zagranicy, Brazylijczycy, czy tam fani Klebera i coraz więcej tych komentarzy się pojawia, więc jak złączymy siły, to może faktycznie tak będzie, aczkolwiek nie chcę zepsuć, powiedzmy, nikomu zabawy, tak? Czy tego zestawienia takiego, żeby Rafał z Wójcikiem, ale też wolałbym być ja w finale, prawda? Niż żeby oni byli. No wiadomo, no bo w pewnym sensie to jest taki rozek kalkulacji bez walki, bo rozumiem, że no chodzi ci po prostu o to, żeby jedno z mocnych działów wyeliminować poza twoją walką. No jest to jakby część strategii, tak? No tak. Jakby tak logicznie, mądrze podejść do tego, no to fajnie by to było tak ugryźć. Z drugiej strony tak się zastanawiam, że w zasadzie, no nie wiem, może mi się tak wydaje, że te walki się i tak w stójce rozwiążą oba półfinały. Dopiero finał będzie bardziej taki, nie że kalkulacja, to dużo słowa, ale taki może się lżej, no nie musi się rozpocząć od ognia po prostu, no bo jak będziecie, znokautujecie szybko, a z drugiej strony może być to, o czym ty powiedziałeś, że może być pomysł lepiej obalić i udusić, bo wtedy tych obrażeń może być mniej. No, zdaje mi się, że jest, nie wiem, z 95% szans, że ktoś zostanie znokautowany w każdej walce tak naprawdę, bo jak powiedziałeś, że tutaj nokaut, ja dwa ostatnie nokauty, tu Marcin trzy, tutaj Rafał też w pierwszej rundzie nokaut, także no i w zasadzie wszyscy, no stylowo, ja w zasadzie się wywodzę z jiu-jitsu, ale tak po ostatnich walkach, jak widzimy, to każdy praktycznie w stójce teraz rozwiązuje swoje tam starcia, więc myślę, że no wszystko się tak rozwiąże. No walka rezerwowa, no nie, tu nie ma żartów, jeszcze nie ogłoszona, ona nie pewnie, może nie będzie oficjalną, tylko no będzie opcją, jakby wiadomo, do finału, czyli Gnitko Erslan prawdopodobnie. To jakby pomijając już to, ktoś, czy
bo liczymy, że nie będzie ona potrzebna, ale to na kogo stawiasz w takim pojedynku w ogóle? Ersan Gnitko, wiesz co, tak obserwując te ostatnie walki Ersana, zdaje mi się, że on jest mocno porozbijany po tej walce z Ibrahimem czy z Gaewem. Nie wiem, czy mu trochę to zdrowie nie siadło, więc obstawiałbym szczerze Gnitko, bo on ma też taki eksplozywny styl, ma z czego przyłożyć, bo się tam przekonałem, nie? I no szczerze myślałbym, że on, więc nawet jest taka opcja, gdzieś tam też rozważałem, że jeśli wleciałoby zastępstwo, to miałbym okazję się na przykład zemścić. To jest taka opcja, wiesz, no tak robi się ciekawy. Powiedz w takim razie, ile tak naprawdę ogłoszenia, odkąd wiesz o tej walce do 24 lutego, ile masz czasu tak naprawdę na te przygotowania? Bo wiesz, na game plan to wiemy, że czasu jest to jakby tyle, ile się dowiesz, z kim walczysz. Tak, tak, czyli to co będzie, 4-3 tygodnie, coś w tym stylu, a o turnieju, no nie wiem, od miesiąca powiedzmy, coś w tym stylu, tylko że to tak w zalążku na początku było, nie wiadomo było o tych regułach w sumie, co teraz już są ustalone, że ta runda 2x5 to w zasadzie od niedawna wiem, ale no już wiesz, jestem w obozie przygotowawczym praktycznie od nowego roku, a w zasadzie już przed świętami. Tak, także tak to wygląda. No to na koniec w takim razie chciałbym zapytać o wasz projekt YouTube'owy z Miśkiem Kokosem, czy z Michałem Gniadym, jakbyś mógł zaanonsować i opowiedzieć, na czym będzie polegał, no bo teraz to, że te kanały się tworzą, to wiemy, jest Bartos, no tam jest Dawid Popłowski, natomiast tam Paweł Pawla nie ma wideobloga i tak jest we wszystkich, i Kuba Wikłacz, Robert Ruchała, także co wy będziecie proponowali i czy to się będzie różniło od, nazwijmy to, konkurencji? Tak, założyliśmy kanał Damson & Kokos, także wbijajcie, zobaczcie, jest już pierwszy odcinek. Wiesz co, w zasadzie to będą właśnie takie wideoblogi, w sensie daily vlogi z naszych wyjazdów, z przygotowań, z walk, z jakichś tam podróży, ale też chcieliśmy pokazać trochę siebie gdzieś tam prywatnie, jakieś głupotki. Nie chciałbym tego też robić jakoś stricte mega YouTube'owo, bo jednak wywodzę się ze sportu, nie chciałbym powiedzmy tam w nawiasie pajacować, tylko żeby to było z humorem pokazanie zawodników MMA, że nie muszą być powiedzmy łysymi troglodytami, tylko też potrafimy się wypowiedzieć, zażartować, zrobić coś ciekawego. Ja to traktuję też w formie takiej nauki, bo wiadomo, że te socjale są bardzo ważne dla zawodników. Gdzieś tam też jestem z tego młodszego pokolenia, to zawsze oglądałem od małego YouTube'a i tam sobie myślałem, że no fajnie by było mieć kiedyś swój kanał, a teraz są też ku temu narzędzia, jakieś właśnie KSW, sparingi z wysoko postawionymi zawodnikami, czy możemy zorganizować sobie właśnie jakiś wypad ciekawy i po prostu pokazać to ludziom. No to ja trzymam kciuki, te inicjatywy są bardzo fajne, one też pomagają nam mówię jako medium, bo pomożemy, mamy content, możemy, zawsze są też wątki, które możemy poruszyć, zawsze też się z czego pośmiać, no tak jak w zeszłym roku naprawdę Octopus chyba jako cały tym medialnie naprawdę zrobił robotę olbrzymią i to też KSW się podoba, umówmy się, ta medialność wpływa też na zarobki, no tak, na sponsorów, no nie, nie ma co żartować, także Damson & Kokos na YouTubie. Jak wyglądają suby na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, że żeby włączyć zarabianie, to 1000 trzeba przebić i tam jeszcze parę ładnych godzin przeoglądać. Bo nie wiem, chyba na razie jest krucho, bo kanał wystartowaliśmy w niedzielę, tak? Czyli od teraz 5 dni, no to nie wiem, może z 200, może z 300, no na razie skromnie, tak? Ale wielkie rzeczy zaczynają się skromnie, tak gdzieś słyszałem. Mamy już przygotowany drugi odcinek i teraz w zasadzie kręcimy trzeci właśnie tutaj z wyjazdu do Warszawy. Odwiedziliśmy Unik, odwiedziliśmy Skrę, porobiliśmy sobie jakieś głupotki, nasze jakieś tam przemyślenia, także wszystko będzie niedługo dostępne na platformie na YouTube. O tobie wiemy wszystko, o twojej walce, natomiast czy Michał Gniady też już zna termin i rywala? Tak, zna, ale to chyba on wam więcej powie. No to na pewno, a czy będzie to, znaczy, no właśnie, tutaj i tak nie możesz powiedzieć, ale czy będziemy zaskoczeni pozytywnie? Czy pozytywnie? Powiem tak, że walka nie jest aż tak daleko, jak się wydaje. A czy rywal, kurde, ciężko mi powiedzieć, nie jest to rankingowe wyzwanie, ale myślę, że to będzie ciekawe, bo jakby inne style totalnie. Mhm. No to czekamy, trochę tutaj rzuciłeś ziarnko niepewności, także czekamy. Powiedz, a na jaką ty walkę, trochę pewnie więcej wiesz, ale na jaką ty walkę na Epic chciałbyś zobaczyć, biorąc pod uwagę, że omijasz wszystkie formuły,
trochę może kontrakty tak naprawdę, no bo na początku wiadomo wszystkim od razu, mi przynajmniej, ja bym taką osobą, której się od razu zaczęły rodzić pomysły na zawodników UFC, których można tu ściągnąć do zupełnie innej formuły, Polaków oczywiście, żeby to publicznie zainteresować, wiadomo, o Gamerze, o Chińczyku myślałem, no o Janku wiadomo. Jak ty byś miał zestawić taki pojedynek marzeń, który omija kontrakty, formuły, to co by to było? Wiesz co, z zawodnikami powiem ci szczerze, że nie wiem tak na szybko, żeby wymyślić, ale zawsze mnie rajcowała ta formuła, bo jest mega hardkorowa na gołe pięści i żeby to było na przykład w wadze ciężkiej, bo wiadomo, że duży chłop ma z czego przywalić, więc chciałbym zobaczyć na przykład walkę na gołe pięści, ale nie chciałbym wziąć w niej udziału, bo to jest naprawdę zabiera dużo zdrowia i zębów z tego, co widziałem po wielu walkach. No tak, no ja słyszałem, że ten, że szpital w Pionkach, tam gdzie się odbywa każda gromda, to tam już są przygotowani wszyscy i tam generalnie jest kolejka do składania rąk i nosów, bo no generalnie nie ma żadnej gali bez tego. Natomiast no co, ja ci życzę zdrowia w tym ostatnim tygodniu. No i takiego losowania, jak sobie życzysz, nie to nie jest to same z tym, czego ja sobie życzę, natomiast widziałem, twoja wola, no tak, no ja trzymam jednak kciuki za to, żeby rozłączyć największe działa, no ale z mojej perspektywy, a z twojej to jest zupełnie to wszystko inaczej wygląda, także ja trzymam przede wszystkim kciuki za udany turniej, podoba mi się ten powrót do korzeni, fajnie, że okazja się, że to się połączyło do Ibrahima z tym KSW pomysłem na 20-lecie, także zobaczymy, no mają być kimona, mają być judogi, gi, muay thai, małe rękawice, duże rękawice, wszystko ma być, no to my jeszcze pogadamy jeszcze na spokojnie, więc o tym mam Mamet Adamek, to przyjdzie czas, będziemy tutaj w Gliwicach, tu porozmawiamy, ode mnie tyle, dziękuję i widzimy się jutro na gali. Super, dziękuję bardzo. Piąteczka, dzięki. Dziękuję.